Dyrektor OSIR-u już od października będzie miał zastępcę. Do placówki sportowej trafi z Suwalskiego Urzędu Skarbowego, gdzie oprócz funkcji kierowniczych pełnił obowiązki rzecznika prasowego. Do konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora przystąpiło 5 kandydatów z Suwałk, Augustowa i Warszawy. O fotel zastępcy ubiegał się jeden pracownik sądu, dyrektor jednej z suwalskich szkół, radca prawny i 2 urzędników skarbówki. Bezkonkurencyjny okazał się Grzegorz Krysa, środkom masowego przekazu znany przede wszystkim jako rzecznik prasowy. Do Suwałk przyjechał z Przemyśla, gdzie w zakładach automatyki Polna pracował jako stażysta projektant. Pozostałą część życia zawodowego spędził w miejscowym oddziale Urzędu Skarbowego, między innymi jako kierownik referatu podatków pośrednich i główny księgowy oraz kierownik działu obsługi bezpośredniej. Jest to pracownik Urzędu Skarbowego, który wykazał się dużą wiedzą, elokwencją, bardzo dużym przygotowaniem i merytorycznym, i w dokumentach, bo skończył sporo uczelni i studiów podyplomowych, które dla nas będą tutaj przydatne w tej pracy. Także liczę na to, że Ośrodek Sportu i Rekreacji z nowym duchem i z nowymi siłami od 1 października będzie w dalszym ciągu pracował. Każdy z członków komisji konkursowej miał do kandydatów po kilka pytań ze swojej branży. W ocenie dyrektora prezentowali oni dość wysoki poziom. Mimo to, jak się wyraził, komisja nie miała większego dylematu. Ja przeprowadzałem taką ogólną rozmowę i myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o punktację, pan Krysa tutaj jak gdyby wyprzedził znacznie pozostałych kandydatów. Zajmował różne stanowiska, też jest znany jak gdyby z mediów, jest osobą, która zadeklarowała tutaj, że jest w stanie po prostu pewnych rzeczy się nauczyć, przygotować i myślę, że tutaj jak gdyby biorąc pod uwagę z rozmowy, którą odbyłem już 2 razy z tym panem, wierzę w to i myślę, że tak będzie. Nie są to jedyne zmiany personalne, jakie dokonały się w ostatnim czasie w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Właśnie rozpoczyna tu swoją działalność 5-osobowa grupa pracowników, która ma za zadanie pielęgnację położonych na terenie miasta boisk ze sztuczną nawierzchnią. No i oczywiście tutaj nasze, w tej chwili korty tenisowe i oczywiście będziemy przyjmowali zlecenia innych podmiotów prywatnych, gdzie będziemy chcieli po prostu na tym zarobić. Mamy nowy sprzęt, mamy samochód, mamy praktycznie wszystko, żeby rozpocząć pracę. Pierwsze wizytacje boisk rozpoczną się od jutra w suwalskich placówkach oświatowych, z którymi podpisane zostanie porozumienie, na mocy którego OSIR przejmie trawiaste obiekty pod swoją opiekę.